stała i wyczekiwana latami ekspozycja prezentowana w Muzeum Marii Konopnickiej Pieśń o domu zostanie rozbudowana. Transgraniczna droga do nieskończoności wspomnień to projekt realizowany przez trzy placówki. Liderem jest Muzeum Krajoznawcze w Alitusie, a partnerzy to Muzeum Krajoznawcze w Łoździejach i Suwalskie Muzeum Okręgowe. Podpisanie umowy zainaugurowało dwuletnią realizację projektu, który zaowocuje m.in. drugą częścią ekspozycji w Domu Urodzenia Poetki Marii Konopnickiej. Suwalskie Muzeum jest największym beneficjentem projektu. Jak informuje Jerzy Brzozowski, dyrektor placówki, z 917 tysięcy euro budżetu całego projektu aż 466 tysięcy trafi do Suwałk. 20-procentowy wkład własny pokrył Urząd Miejski. Oprócz drugiej ekspozycji poświęconej autorce Roty, zrealizowane zostaną również inne przedsięwzięcia. Plenerowa wystawa poświęcona znanym postaciom z Suwałk, Alitusa i Łoździej oraz eventy związane ze wspólną historią. Projektem pokieruje Magdalena Wołowska-Rusińska, kierownik Muzeum imienia Marii Konopnickiej.